Najprawdopodobniej witam was w drugiej części tworzenia własnego klubu, gdzie jesteśmy na etapie tworzenia własnego stadionu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Zwiększyć pojemność stadionu poprzez dodanie krzesełek, tak? W określonych segmentach. To będzie nas kosztować trochę kasy i zwiększoną pojemność tego stadionu, tak? Czy możemy to po prostu powybierać i ma być taka czy inna pojemność określonych miejsc i komputer sam generuje jakiś tam wygląd stadionu. Ja preferuję jednak przejście do edytora stadionu i pół godziny zabawy w tym edytorze, gdzie również mamy dwa sposoby na wybranie wyglądu tego stadionu. Po pierwsze, tutaj jest kilka rzeczy, więc to utrudnia zmianę tego wyglądu. Więc najpierw musimy skasować tutaj betonowe podłoże. Fajnie by było zrobić to wszędzie, ale jest na to taki mały tryk, że przesunięciu tego w jakieś miejsce to się uda zrobić. Tu akurat nie wyszło. Narożniki trzeba osobno. I dzięki takiemu skasowaniu to jest grane. Tak, tu usunąłem cały ten element, ten też. Mamy czysty stadion, bez niczego. I teraz możemy zmieniać wygląd, to znaczy czy ma być półokrągły, czy ma być z zakrojonymi bokami tylko, czy ma być całkiem taki ścięty. Możemy sobie tutaj wybierać. Możemy wczytać stadion. Albo zapisać, jeżeli już coś tam przygotujemy. Tutaj było kiedyś coś takiego jak kreator budowania, ale tego chyba tutaj nie widzę, więc zostaje nam tylko jeden motyw na stworzenie. Chcę stworzyć. No nic. Zacznijmy to w sposób taki, że będzie okej, betonowe podłoże. Pytanie, czy tutaj też jest. Nie, tu niestety nie ma betonowego podłoża, więc musimy zrobić tak. Betonowe podłoże. Robię od razu betonowe podłoże z boku i w narożniku. Bo to są trzy miejsca, które będę tylko dostosowywał, tak? Pozostałe będą kopiami tych trzech sektorów. A w sumie dwóch sektorów, bo ten jest inny niż będzie ten. A ten będzie kopiowany na pozostałe boki, narożnik też będzie kopiowany. To jest dobry sposób, bo zmniejsza nam nakłady pracy. Teraz tak, mamy tutaj dwuwejściówkę i jakieś wejście do zawodników. Standardowe wejście BA. Pytanie, czy było tu gdzieś specjalne wejście? Trybuna z wejściem, to nie. Mogło być czasami tutaj specjalne wejście do zawodników. Tak. Jest specjalne wejście do zawodników, które nie ma ciągu schodów i można je właśnie wstawić. To niestety będzie bez siedzeń. Ja tego tutaj raczej nie preferuję. Robimy to w sposób taki. Następnie robimy
2 rozbudowane wejścia zadaszone i 10 rzędów. To układamy płaską, co powoduje odsunięcie troszeczkę tego terenu do tyłu. Następnie obok tutaj betonowe podłoże mi się skasowało, nie wiem dlaczego. Więc muszę to zrobić jeszcze raz. No i jedziemy teraz z powrotem. Standardowe wejście. 2 rozbudowane wejście zadaszone i to. Teraz te 3 kładziemy. I teraz tu. Rozbudowane wejścia. 10. Kurde. Obróciłem sobie to do góry nogami. I mamy przygotowany tak jakby początek. Tutaj niestety nie wejdą 2 wejścia. Ale robimy to. I tutaj głupio wygląda takie... takie 10 rzędów. One niby są siedzące, ale nie widać siedzeń. I to głupio wygląda, dlatego... ja tutaj często robię to w sposób taki, że daję takie wejście, tak jakby, które powoduje, że można wjechać na stadion albo coś takiego i to nie powoduje różnych perturbacji, po prostu ludzie są zadowoleni. Potem rozbudowane wejście, ale zadaszone. Jest głupie, jak się odwróci do góry nogami. No i tak mamy przygotowany początek stadiona. Bardzo ładnie to wygląda. A ponieważ to jest mały klub, który się dopiero zakłada, ja mam tylko 60 milionów na inwestycje, więc nie będziemy przedabrzać i skupimy się na tym, co możemy zrobić dalej tutaj u góry. I tu... bo najczęściej to wygląda tak, że jest wypływa. Również tutaj jest wypływa i tu będzie kopia. I tu też jest wypływa. Później po wypływie jest już zapomniałem, jak się budowało. Chyba wiem. Tutaj powinno być podwieszenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde. Nie wiem, dlaczego mi się przesuwa tutaj. No. Weź się schowaj. Fuck. Coś się zrobiło z myszką i... okej, już naprawiłem. Ile? 2, 4, 6. Dobra, to zlikwidowane. Okej, były małe problemy techniczne. Następnym elementem, który tutaj robimy, jest płot z włókna szklanego. Tu tak samo. Znowu nie działa tak, jak powinno. I tu tak samo. I teraz 10 rzędów. Sukcesowe wejście, tak? Zadaszone, ok. I 10 rzędów. I w tym momencie mamy coś takiego zrobione. Tutaj robimy 10 rzędów. Zbudowane wejście zadaszone. 10 rzędów. Tu jest to samo. I to samo.
Mamy w tej chwili jakieś 12 milionów na ten obszar. Już widzicie, o co chodzi. W tym momencie, kiedy ja mam zrobione coś takiego, wystarczy to po prostu przenieść, skopiować na inne miejsce i dzięki temu stadion wygląda tak, jak wygląda. Tylko ten się nie chce skopiować, nie wiem dlaczego. Okej, w tym momencie mam tyle, to jest 20 milionów. Tu chyba będę musiał od nowa postawić coś, bo nie mogę tych kopiować. To jest dziwne. No czy nie? Coś mi pisze, że nie ma dostępnych elementów. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Czy się coś skopało tutaj, czy co, ale nie mogę tutaj dać kompletnie nic. Dobra. Zrobimy taki nietypowy stadion troszeczkę, który będzie pusty po bokach. Jestem sam nawet ciekawy, jak to będzie wyglądać. Okej. Następnym etapem jest to, że tutaj powinniśmy dodać jakąś ścianę. Na przykład mur okalający. O, ten mur z elementami szklanymi. On fajnie wygląda. Tutaj też mamy mur z elementami szklanymi. I teraz kładziemy na przykład dach. Należałoby wybrać sobie na przykład, jaki to będzie. Czy będzie łuk, czy będzie trójkątny, okrągły, płaski, czy jakiś tam inny, bo potem trzeba dodać jeszcze do tego łączniki i najlepiej łączniki takiego samego koloru. Dajmy tu łącznik, a trójkątny to nie. Łącznik C trójkątny. I teraz płaski, trójkątny, B, jak będzie. Też trójkątny B wygląda trochę głupio. A, kurde, znowu mi się włączył trójkątny. Dobra, będzie trójkątny A. To będzie ten. Tu już jest przedobrzone, więc to musi być do tego momentu. I znów łącznik trójkątny, ale znowu nie ten, tylko C. I w taki oto sposób mamy kawałek na dachu. Tutaj robimy to samo. I tutaj to samo. Teraz tu musimy znaleźć ten sam dach trójkątny. Mamy też inne, na przykład jakiś specjalny średni łuk, czy coś takiego, taki fajnie wyglądający. Ale akurat na narożniki on nie wchodzi i tam nie da się go połączyć. Więc musimy wybrać, czy robimy coś w taki sposób, czy robimy to w inny sposób. Okej. Okej, mamy kawałek dachu. Teraz skopiujemy wszystkie pozycje. Okej, zostało jeszcze skopiować narożniki. Zobaczmy. Jest wszędzie tak, jak powinno być. Co nam pozostało? A pozostały nam mianowicie oświetlenie. Oświetlenie, które mogę tu wstawić
całkowita długość B. Chyba C, całkowita długość. Dobra, całkowita długość C. Okej, okay. Można to tylko tutaj dać, bo gdzie indziej nie dam. Oświetlenia, ale tu mogę dać te beamy. Małe, duże albo takie i one jednak są przekręcone trochę, więc trzeba mieć to na uwadze, że one nie będą tam, gdzie my chcemy. Zawsze. Ale niech będą. Nie wiem, jak one się tutaj będą trzymać w powietrzu, więc może je stąd zlikwiduję, przynajmniej z tych dwóch narożników. Można było dodać jeszcze reklamy, ale tego nie zrobiłem, trudno. Będzie bez reklam. 50 milionów ten stadion będzie kosztował. Ławki dla zawodników. Powinny stać gdzieś tutaj. Duże. Okej, okay. Znalazły się ławki do zawodników. No i te różne elementy, tak, bandy reklamowe i inne takie rzeczy, to powinno być wcześniej zrobione, ale tego nie zrobiłem. Dobra. Idziemy dalej. Nie wiem, czy ja postawiłem ten stadion, czy go nie postawiłem, wiem, że go zrobiłem. No i mamy status niniejszym, ogłaszamy założenie zespołu serii tej, dnia tego i tego, jedynym pełnomocnym właścicielem klubu zostaje to Circo. Okej, okay, mamy klub. Mamy swój właśnie założony klub. I mamy losowanie Japan Cupa, w którym biorę udział. Ale to mogłoby chwilę zejść, więc naciśnęliśmy króliczka i przelecieliśmy bardzo szybko do momentu, w którym zostaliśmy wylosowani. I tam mowa, że będzie trudne mecze do gospodarzy. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. I oto jest wykaz tych trzech lig, które mógłbym grać po prostu, tak? Na przykład zagram w trzeciej lidze, miałbym takich przeciwników, takimi klubami, takimi zawodnikami, którzy są dość przeciętni. I zarabiają 7000 euro. No ale ja wybrałem pierwszą ligę, gdzie są te już podstawowe kluby. Co prawda nie widać ich właściwych herbów, ale tu mamy Sendai, Urawa Reds Saitama, F Marinos chyba Yokohama, Sagan Tosu, Kashiwa Reysol, Nagaya, kurde, nie pamiętam nazwy tutaj. I tu mamy Frontale Tokio bodajże, tak? Są zespoły takie, jak naprawdę występują w pierwszej lidze japońskiej, J-lidze. Występowały, bo teraz już się tam troszeczkę pozmieniało. No i jest mój klub, który założyłem, nawet zawodnika, który ma poziom 7-2. I zarabia 1 milion. 3 miliony jest jego wartość, tak? Jest to lewy obrońca. Dogrywa specjalista długich wyrzutów. Tutaj wszystko możemy sobie sprawdzić. Wartość zespołu, wartość klubu. Klub, który jeżeli jeszcze nie wygraliśmy, jest dopiero założony. Cała kadra, drużyna rezerw, młodziki, personel. Zdjęcie grupowe. To mi się najbardziej podoba. Zdjęcie wszystkich zawodników. I menadżera. Dobra, mecze. Czyli kiedy, co gramy. To już wiecie. No i stadion. Stadion. Który sam sobie zaprojektowałem. Który stworzyłem. Z wielkimi dziurami po bokach.
Oczywiście w momencie, kiedy mamy klub na przykład taki jak Arsenal czy coś, to są tam zdjęcia nawet miast, czy właściwe zdjęcia stadionów, takie jakie są naprawdę. I zaraz może wam to nawet pokażę. Witamy tutaj w grze. Pierwsza informacja, jaką dostajemy, dostajemy ją na tableta. Pierwszy dzień w nowym klubie staje przed nowym wyzwaniem. Okej. I co teraz? Statystyki. To tylko Mfune deklaruje, że Shinji Kagawa z Manchester United jest jego ulubionym zawodnikiem. Okej, mówiłem wam o tym, że na przykład jeżeli weźmiemy Arsenal, nawet Manchester, to będzie zdjęcie stadionu i będzie zdjęcie miasta. I to jest ta różnica między takim właśnie normalnym, realnym klubem, a mniejszymi klubami, gdzie po prostu nikt tej bazy tak dokładnie nie robi. I mamy ten stadion, który wygląda naturalnie, tak jak wygląda Manchester, stadion Manchester United. Tak samo na przykład możemy zobaczyć sobie stadion Arsenalu. Jest taki, jaki jest w rzeczywistości. Chelsea również. Co prawda przerobione troszeczkę na komputerowe, ale jednak to jest ten stadion danego klubu. Na przykład jest nawet stadion Newcastle. Ale już na przykład stadion Stoke jest stadionem wygenerowanym w grze. Czyli mniejsze kluby nie mają co liczyć na to, że ich oryginalne stadiony się znajdą w grze. Shinji Kagawa jest wystawiony na listę transferową, tego nie ma szans, żebym kupił na pewno. 12 milionów. Okej. Zrobił mi obozy szkoleniowe, chociaż mogłem to samo zrobić. Oferta od głównego sponsora, czyli musimy się zająć wszystkim. Od początku do końca musimy się zająć teraz wszystkim, czyli na przykład podpisać umowę z nowym sponsorem. Ja chcę na przykład Minion, żeby mi dawał. Mamy na to minutę. Nie będę mu oczywiście o tym mówił od razu, że chcę Minion od niego. Ale poczekam. On tu się powoli będzie zbliżał do tego Miniona. Dobra, mogę tu jeszcze obniżyć. Czas nagli. Jeszcze będę spadał z tą ceną. O, zbliż się koleś. Aj, kurde. Zerwię negocjacje. Zabrakło mi sekundy, już naciskałem. Przedobrzyłem. Można to było trochę inaczej, ale może jakiegoś innego sponsora znajdziemy. Bandy reklamowe oczywiście też należy sprzedawać i za to dostaję tam punkty menedżera. Oczywiście tutaj jest dużo zmian. Podpisz. Okej. Prawa do nazw też można sprzedawać, jeżeli się ktoś zgłosi. I prześledźmy to może od kariery. Życie osobiste. Możemy pograć w golfa. Oczywiście jedna rzecz dziennie. Można wybrać maraton, w jakim się chce wziąć udział, ale trzeba potrenować, zanim się weźmie, pójdzie na maraton. Są wszystkie. Takie większe. Potem jest rodzina. Powiedzmy, że spędzimy czas, damy jakiś tam prezent. Można zaplanować albo wziąć rozwód. Tutaj mamy samochody, czyli możemy sobie kupić na przykład Hyundai'a. Możemy kupić jakieś mieszkanie czy pałac, nawet jeżeli na to zarobimy. Luksusy, czy można kupić piłkarzyków, akwarium, preski dywan, statuetkę Buddy.
kuchnię. Kort tenisowy, kort kartowy, towary luksusowe, w których jest helikopter, tytuł szlachecki, ranch w Teksasie i prywatny odbudowiec. I apartament w Paryżu. Był tutaj kiedyś jeszcze apartament w Tokio, ale chyba z tego powodu, że tu mieszkam, to chyba nie ma. Albo jest w nieruchomościach. Nie, nie ma. A nic. Jest giełda, możemy kupować akcje klubów, na tym zarabiać. I są różnego rodzaju inwestycje, w które też możemy władować kasę. Dobra. Opcje kariery. W którymś momencie można nawet sprzedać swój klub. Ale w tym momencie tego zrobić nie mogę. No i tutaj jest potem moja kariera, czyli cały opis moich statystyk. Życiorys. Lista znajomych, rekordy, dane finansowe i kablota na trofea. W infrastrukturze mamy stadion, czyli tak jak już mówiłem, można zbudować nawet nowy stadion, czyli otworzyć edytor i tam coś zbudować. Można powiększyć już istniejący stadion, jeżeli się chce. Budynki klubowe. Przejdźmy do mapki i tutaj możemy na przykład wybrać punkt, w którym byśmy chcieli coś zrobić. To na przykład hotele. Możemy zbudować hotel. Możemy zbudować... Co tu jest? Szkoła z internatem. To wszystko tutaj można na tej mapce rozbudowywać. Ale można to też robić poprzez tą część. Czy jest na przykład siłownia, czy pociągi. Możemy to tutaj dać, żeby rozbudować pociągi. To będzie kosztować 500 000, 22 dni. No i jakiś tam efekt będzie tego. Zobaczmy, jak to wygląda teraz na mapie. Tutaj widać, że coś się buduje. Tu mamy metro, z tego co pamiętam. Kolejka miejska, dokładnie. Kosztuje 10 milionów. Więc na wszystko trzeba kasę trochę pozbierać. Okej. Okay. Inwestycje stadionowe, czyli tutaj możemy na przykład jedzenie ustawić, toalety. Rozbudować szatnie za 500 000. Szatnia w tej chwili wygląda tak. A może być oczywiście lepsza. Jest teraz taka, mogę ją jeszcze rozbudować. Okej. Okay. Mogę jej jeszcze rozbudować, ale tu już są większe koszty, tego robił nie będę. Transport publiczny. To wszystko ma wpływ na liczbę widzów, na ich zadowolenie i inne takie rzeczy. I możemy potem zbudować obozy juniorskie. Okej. Okay. Dajcie mi się zastanowić, 50... No dobra, będziemy powoli kończyć. Obozy juniorskie możemy budować na całym świecie, z tym, że jeden na dany kraj. Czy mogę postawić jeden na przykład w Indiach, a potem następny na przykład w Holandii. Ja nie mogę postawić bodajże dwóch w danym kraju, bo byłoby to niezgodne z przepisami. Oczywiście obozy juniorskie swoje kosztują, więc nie będzie nas stać. Tu mamy kibiców. Możemy poczytać, co nasi kibice o nas sądzą. Zadzwonić po ich wsparcie. Kogo na przykład najlepiej oceniają. I dużo tutaj jeszcze jest tych wszystkich funkcji, o których będę chciał poopowiadać, które będę chciał poprzedstawiać. Muszę jeszcze sprawdzić tam te dwa filmy, co ja tam dokładnie powiedziałem, co ja tam przedstawiłem. Więcej się nie będę tutaj zagłębiał. No i tak jak mówię, mógłbym tutaj pograć trochę dłużej, na przykład wejdźmy do pierwszego składu. Ustawić tu jakąś taktykę moją. Rozgrywać mecze. Może nawet to zrobię. Spróbuję powalczyć w tej lidze japońskiej, a może nie. Zobaczymy.
Ale to naprawdę byłaby długa gra, trochę by to zeszło i ja jestem raczej maniakiem takim, że jak mam mecz, to oglądam go w 3D. Nie tekstowo, tylko 3D i to jest ten główny problem, że 3D trwa znacznie dłużej niż tekstowe i nie ma po prostu na to czasu. Jakby wyszła na przykład nowa wersja, która tam się różni czymś znacznym od tej, no to bym jeszcze to próbował ogarnąć w momencie, kiedy nie ma na przykład anime do oglądania albo coś takiego. W tym momencie jednak sobie to podarujemy. Tutaj o wszystkim jeszcze będę opowiadał. Spodziewajcie się kolejnych odcinków na przykładzie tego akurat kubu, który założyłem, a będą jeszcze filmy takie, gdzie pokażę na przykład karierę już nie, bo tam już pokazywałem w tamtych odcinkach jako wybór kariery z trzech dostępnych, ale na przykład wybierzemy sobie klub. Możecie w komentarzach pisać, jaki klub chcecie na przykład zobaczyć, więc go przejmiemy. Zostaniemy nawet właścicielem. I chodzi o to, żeby to był ten jeden klub z lepszych, który gra w Lidze Mistrzów, tak? Czyli na przykład, tak jak mówię, Arsenal zawsze wybierajemy, ale może być to Barcelona, może być to Real Madrid, może być to z niemieckich Bayern czy Borussia, może być to jakiś włoski czy coś innego. Takich po prostu topowych klubów, które mają naprawdę dużą szansę na wygranie. Mają topowych zawodników i że można tam po prostu od razu coś, jakieś zmiany przeprowadzić, sprzedać jakiegoś drugiego zawodnika, czy kupić jakiegoś innego, który też jest dużo wart. To pokaże na przykład właśnie transfery wtedy. Lepiej niż to będzie na przykład takiego słabego klubu, który ma tylko 10 milionów kasy. Okej, a na razie robimy tak. Zapisz jako... No dobra, jak będzie. Gra jest zapisana. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.